Cześć, ja mam na imię Agnieszka i jestem autorką tego kanału, ale nie jego główną bohaterką, bo główna bohaterka jest za mną i jest nią oczywiście Warszawa, czyli moje miasto, moja Warszawa, miasto, w którym mieszkam od urodzenia, które naprawdę uwielbiam i które znam od strony, której często nie znają turyści, którzy często oceniają Warszawę przez pryzmat tego, co widzą w centrum. Zazwyczaj to nawet nie są turyści, często to są osoby, które wpadają tutaj tylko w celach służbowych, przemieszczają się z dworca centralnego do metra centrum albo do jakiejś siedziby firmy i na tej podstawie oceniają to miasto. Ja będę walczyć z tym złym wizerunkiem. Chcę pokazać Warszawę od zupełnie innej strony. Chcę Wam pokazać, jak bardzo jest piękna, zielona, ciekawa, jak wiele można tutaj robić, jak wiele można tutaj zobaczyć, jak można się tutaj zrelaksować, jak można tu żyć w trybie slow, bo jeżeli znacie mnie z innych moich mediów społecznościowych, wiecie, że prowadzę bloga, inne kanały na YouTube, że jestem aktywna na Instagramie, to wiecie, że ja staram się żyć w trybie slow i Warszawa w ogóle mi w tym nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, bardzo temu sprzyja. I właśnie taką Warszawę będę Wam pokazywać. Podpowiem, gdzie możecie zabrać turystę na spacer, gdzie sami możecie iść na spacer, gdzie możecie jechać na wycieczkę rowerową, gdzie możecie iść coś zjeść na lunch, na śniadanie. Będę pokazywać Wam moje ulubione miejsca, również takie trochę nieodkryte. Podzielę się nimi z Wami, chociaż wahałam się, czy przypadkiem nie zostawić niektórych dla siebie. Będę też rozmawiać z innymi mieszkańcami Warszawy, bo chcę dowiedzieć się, jak żyje się w różnych dzielnicach. Chcę, aby osoby, które dopiero zamierzają przyjechać do Warszawy, zamieszkać tutaj, aby mogły podjąć decyzję, czy dana dzielnica będzie dla nich odpowiednia. Będziemy więc rozmawiać o plusach i minusach. No po prostu będzie się tutaj dużo działo. Postaram się pokazać Wam jak najwięcej Warszawy, postaram się Wam jak najwięcej o niej opowiedzieć i mam nadzieję, że razem ze mną będziecie. To znaczy, że będziecie subskrybować mój kanał, dawać kciuki w górę, bo to naprawdę bardzo pomaga pozycjonować filmy, więc starajcie się to robić od razu, jak tylko je włączycie. Jeżeli chcecie wspierać moją działalność, to pamiętajcie o tym. Zachęcam Was też do tego, aby dodawać anglo albo innojęzyczne napisy, jeżeli macie taką możliwość, bo wtedy będziemy mogli dotrzeć z naszym przekazem do obcokrajowców i mam nadzieję, że pokażemy wtedy całemu światu, a już nie tylko reszcie Polski, że Warszawa jest piękna i że warto ją odwiedzić. I cóż, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego pilotażowego odcinka. Zapraszam Was na kolejne, które planuję dodawać w każdy czwartek o 18:00, więc zawsze bądźcie wtedy ze mną. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić tych odcinków. Tam możecie też kliknąć taki dzwoneczek, wtedy dostaniecie o tym powiadomienie. Kciuki w górę, tak, tak, jeszcze raz, naprawdę będę o tym przypominać, bo to jest mega ważne, szczególnie przy takim początkującym kanale, a ten taki jest i bardzo potrzebuję Waszego wsparcia. A teraz dziękuję Wam za oglądanie, pa, pa.